Sławomira Szczota z Prawa i Sprawiedliwości zapytaliśmy, czy to prawda, że kandydatami w wyborach parlamentarnych z list PiS mają być na senatora Adam Kośmider, na posła Marek Goryniak. Nie ma jeszcze zatwierdzonych list, stąd też nie mogę Państwu zaprzeczyć ani potwierdzić tej informacji. Rejestracja list odbywa się do 15 września i myślę, że chyba w poniedziałek 14 września będziemy w stanie Państwa poinformować o kształtach naszych list. Mogę tylko powiedzieć, że do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości wybiera się 2 mieszkańców Leszna, a do Senatu 1 mieszkaniec Leszna. Stąd też, ale jeszcze, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, to przed rejestracją nie chcielibyśmy tej listy ujawniać, bo to cały czas trwa, kto na którym miejscu, gdzie. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.